Policki Uniwersytet III wieku rozpoczął 10 rok działalności. To prężnie działające stowarzyszenie od lat oferuje szeroki wybór zajęć i atrakcji dla seniorów. Uroczystość inauguracji 10 roku akademickiego odbyła się 5 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Polidzach. W 2007 roku z inicjatywy władz gminy, Miejskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano spotkanie mieszkańców chcących poprawić jakość życia seniorów z przedstawicielami działających już uniwersytetów III wieku ze Szczecina i Stargardu. W 2008 roku stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność. Przez pierwsze 3 kadencje prezesem organizacji był Jerzy Dębski. W kwietniu 2017 roku nowym prezesem została Halina Olejarnik. Jest 394 osób, w tym nowo przyjętych 52 osoby. Powstało 25 sekcji, w tym jest 40 grup. Pracuje społecznie 57 notariuszy. Studenci od razu wzięli się do nauki. Już podczas inauguracji roku akademickiego odbył się pierwszy wykład. Czas jako źródło radości. Czas stanowi warunek istnienia człowieka, ale jednocześnie każdy z nas jest panem tego czasu. To my możemy czas zatrzymać w naszym umyśle, możemy go przeskoczyć, możemy przyspieszyć, spowolnić, zapanować nad czasem, czy też poddać się czasowi. Blisko 400 osób korzysta z zajęć w różnych sekcjach, m.in. gimnastycznych, turystycznych, językowych, brydżowej, komputerowej, kronikarskiej czy malarskiej. Do stowarzyszenia może wstąpić każdy, kto nie pracuje zawodowo i chce rozwijać swoje zainteresowania.